Pokazuję, na czym polega ten kłopot z podstawą czasu, z wyzwalaniem u mnie, że przy podstawie czasu wolniejszej niż 20 milisekund wyłącza się możliwość wyzwalania. No w tej chwili mamy akurat 20 milisekund, wyzwalanie, jakieś tam parametry są. Po wciśnięciu klawisza trigger pojawia się to okno do ustawień wyzwalania. No i teraz jak przechodzę na podstawę wolniejszą 50 milisekund, znikają dane tutaj z wyzwalania, tu na tym polu D też nie pamiętam to co jest, też się robi pusto. No i jak wciskam przycisk trigger, operacja operation disabled, operation disabled. No o co tu chodzi? Próbowałem robić, jak rozumiem tutaj po wciśnięciu default, powrót do ustawień fabrycznych wszystkich. Zrobię to teraz na wizji jeszcze raz. O, coś się źle kliknęło, dobrze. Tak, na pewno chcę. Przywróciło ustawienia fabryczne. Zwalniam podstawę czasu 20 milisekund. Wyzwalanie jest. Okienko się pokazuje. Przy przełączeniu już na 50 milisekund i wolniejszej znikają dane, trigger operation disabled. Jak, co z tym zrobić? Co z tym zrobić?